skończyło. Lot wypuścił podwozie, które przecież i tak nie do końca jest schowane, co też zapewne Państwo zauważyli. Te koła spod skrzydeł mu wystają. W 57 roku prototyp tego samolotu pobił międzynarodowe rekordy w tej klasie. Kolejny był pokazany na salonie lotniczym pod Paryżem w 57 roku. To niezwykle udana konstrukcja. I chociaż produkowany był właściwie tylko przez 3 lata, został wycofany oficjalnie ze służby w 78 roku, to wyprodukowano aż 250 sztuk tych samolotów. Samolot waży prawie 1300 kg, to jest kawałek maszyny, jak Państwo widzą. Zabiera sporo paliwa, prawie 250 litrów. Może się poruszać z prędkością maksymalną 310 km na godzinę. Może lecieć na wysokości prawie 6000 metrów i ma ponad 600 km zasięgu. Samolot był przeznaczony do szkolenia podstawowego, ale również do treningów akrobacji oraz w lotach bez widoczności. Piloci się tylko skarżyli na hałas w tejże kabinie. To było prawie 60 lat temu. Jedna z wersji tego samolotu była uzbrojona w karabin maszynowy oraz dwa naczepy. Na tym samolocie kształcili się piloci zarówno samolotów śmigłowych, jak i odrzutowych, tych, które były wtedy na wyposażeniu polskiej armii. Powoli, w połowie lat... ...legendarnego już inżyniera, potem profesora Tadeusza Sołtyka. Witamy przy okazji imiennika. Zabytek. Zresztą w hangarach w Konstancinie, poza nowiutkimi samolotami, które tam są sprzedawane, które tam stacjonują, można zazwyczaj zobaczyć mechaników pracujących przy jakiejś maszynie historycznej, takiej właśnie jak ten. W swoim miejscu będą Państwo mogli przejrzeć się w jego lustrzanym kompaku. Jedna z wielu udanych konstrukcji Tadeusza Sołtyka.